Siemano, mamy rano. Witam Was w kolejnym odcinku. 21 czerwiec. A co to tutaj stoi? To nie do nas, jakieś konstrukcje dachowe. Także wjeżdżam na gospodarstwo. Dzisiaj mają przyjechać dwie gruszki betonu. I wczoraj popadało 7 litrów i wieczorem, jak byłem u Bartka, przeszła u nas jeszcze burza, więc zaraz zobaczę na miarce, ile spadło. Miarka pokazuje 11, prawie 12 litrów. Piękny wynik. Nic więcej nie potrzeba. Przede wszystkim jest chłodno, bo wiecie, jak popada takie dobre te 5 litrów, rośliny się opiją i na drugi dzień przychodzi wysoka temperatura rzędu 30+, to tak samo te rośliny się gotują, oddają szybko wodę i tak samo, no wiadomo, lepiej to jest, jak jeżeli miałoby nie padać, ale też to jest taki czynnik, że no, w jakimś stopniu te rośliny też cierpią. A teraz mamy aktualnie godzinę 7:30 i jest 13 stopni, więc wczoraj było maksymalnie 17 w dzień. Także na razie jest super. Zobaczymy, co dalej. No i dobra, czekamy na beton. Rano kawa odwalona. Jadę na drugie gospodarstwo po ładowarkę, łyżki, przyczepę, widły. Także działamy, beton przyjedzie, betoniarka wyleje, rozgrabimy to, rozciągniemy deską. Brat wczoraj był do Gorzowa, pojechali obydwoje po zacieraczkę, żeby wypalać, zatrzeć to ładnie, żeby się nie kruszyła. No i jest, powiem Wam, zimno i jeszcze raz zimno. Jedziemy Simpsonkiem trzybiegowym. Taka ciekawostka, czapkę mi zabrało. Simpson jest od tego samego właściciela, co był niedźwiedź świętej pamięci. Brat kupił i odmalowali bak, coś tam go podremontowali, chodzi. 50 w oryginale, nic nie przerabiane, 3 biegi. I na 105 kilo trochę słaby, ale się jedzie, nie rowerem. Także popadało fajnie, chłodno jest. Ten deszcz już, powiem Wam tak, zrobi nam jakieś plony, wiadomo, straty są, tak jak wypaleniska, ale tak jak tu, gdzie jest zielone, to jeszcze to wszystko pociągnie. Teraz się ochłodziło, więc mi się wydaje, że nawet jak już nic nie popada, to i tak powinno być lepiej jak w roku 2021. No ale to wiecie, ja sobie mogę gadać, gdybać. Axel wjedzie wraz z Fendem i będą to weryfikować. Bo czasami tak było, były takie lata, że nie wiadomo, ale wie, jak chyba nie będzie nic słychać. Nie wiadomo, skąd leciało, wszystko wyglądało słabe, rzadkie, te kłosy nie były jakieś mega wielkie, a plony były naprawdę bardzo fajne. Także nie zanudzam, na pewno wieje, bo jadę motorkiem i do usłyszenia. No i dobra, przywlokłem przyczepę z łyżkami, z łyżką i widłami, a zbożówkę miałem na sobie. Tutaj brat skuwa jeszcze taki podjazd delikatny, folią już wyścieli wczoraj, jak wczoraj u taty, ja tam wykopywałem i tam przy serwisie byłem, jest wyścielone. No i czekamy po prostu na przyjazd gruszki. Tutaj muszę załadować ten gruz, także działamy, nie śpimy, nie opierdzielamy się, działamy, bo trzeba trochę to przetrzymać, moim zdaniem. No i dobra, jesteśmy już
Po wylaniu dwóch gruszek nic nie nagrywałem, bo nie było kiedy i jak kamery. Tutaj już minęło chyba z godzinę na słońcu. Pierwszą warstwę brat delikatnie zaczyna zacierać. Tu wam pokażę nowy nabytek taty, który odnalazłem na OLX-ie. Już jest przyprowadzona. Tata w sobotę pojechał po nią. HL-ka 8011. Co możemy zaobserwować? Górna zabudowa jest oryginał, wyprodukowana, widać, to ogólnie przyczepa jest z Niemiec, marka Konow. Zabudowa widzę, że ma nie więcej niż, nie wiem, z 2 lata, praktycznie, że jest nowa. W środku jest niewytarta, woziła zboże, widać. Ma fartuchy, podłoga prościutka, zobaczcie, wszystko odbudowane nowe. Rama wymalowana. Także tak to wygląda, hamulce, brzytwa dwuobwodowe. Patrzcie, jaka równa. Także tak to wygląda, tutaj opony jedynie są te chyba 1100. No jedyny taki mankament to jest krótki zaczep, widzicie? Nie jest standardowy zaczep. Witam dnia kolejnego. Tutaj możecie to obserwować. Brat już wczoraj wypalił posadzkę. Jedni mówią tak, inni tak. Wylane wczoraj. Zobaczcie, jakie ładne szkiełko. Ładnie, nie będzie się tak wycierała, praktycznie, że w ogóle po takim wytarciu zacieraczką, kilkukrotne zacieranie, to powoduje, że mamy efekt właśnie taki, jaki mamy. No i zaraz zabieramy ładowarkę z właśnie zacieraczką do taty. Tutaj brakło wczoraj dwie gruszki, 18 kubików. I tutaj brakło dziś około, nie wiem, myślę, no z 2,5 kubika. Trzeba liczyć praktycznie. No, będzie 2,5 kubika, nawet 3. Tam do taty na gospodarstwo potrzebujemy gdzieś około 13 kubików. Także no, tak to wygląda. A taka informacja dla ciekawskich, co tam z Bartkiem. No to wczoraj był na zabiegu. Miał czyszczoną tą stopę. No i jednak jest poważne poparzenie. Głębokie, także no ja tej sprawy na pewno nie zostawię bez echa, także tam trzeba będzie zatrząsnąć pewnymi organizacjami czy osobami, które zajmują się takimi rzeczami i bezpieczeństwem właśnie na tego typu miejscach, także nic nie zrobimy. No i tutaj jeszcze chcemy te krawężniki wykopać i zobaczymy, ile betonu zostanie. To się tak wyleje całe koło. To się tutaj też ewentualnie skuje, chociaż tu jest w miarę dobrze, tam jest pokute, a tu jest asfalt i jakiś chudek, więc wystarczy może tylko nasypać tak w koło jakieś szlaki i to ujeździć w gorący dzień sprzętem ciężkim. Także powoli, powoli. Tu jest plan jeszcze kiedyś zrobić wykop na fundament gdzieś na 70-80 i lać ścianę do góry ścianę, gdzieś chociaż na tą wysokość. Tak, z tamtej strony mamy ścianę wylaną, zbrojoną na siatce. No i wtedy tutaj co zostanie, ta ściana. No i przełożyć dach, no i jest piękny magazyn na co najmniej, no myślę, że
1000 ton wejdzie w tę wiatę, bo to jest ponad 400 metrów. A brat wrócił z wysypywania gruzu. Z rana. A więc witam. Kolejny dzień, kolejne zmagania. Misio wystawiony. Kombaj też. Z rana był beton. Tutaj u taty. Ogólnie dwie gruszki. Tutaj poszło półtora gruszki do brata, co zabrakło. Brat Łukasz właśnie jest w trakcie zacierania. A ja przekładam, już można powiedzieć, że przełożyłem zestaw nawigacji, czyli antenę i ten cały, nie wiem jak to się nazywa, rezystor, odbiornik dokładnie. Poprzekładałem, poprzekręcałem, powyczyszczałem. No i teraz musimy wejść i włączyć GPS-a, no i pozostanie go skalibrować. Ale na podwórku, za bardzo powiem wam, że tutaj u taty nie ma miejsca, by go skalibrować, więc prawdopodobnie będę go kalibrował dopiero na jęczmieniu, jak wykoszę jakąś część areału bez nawigacji, no chyba, że nie wiem, tam znajomy łąkę skosił, więc może pojadę na łąkę, go skalibruję, żeby w pole wejść, jak będą warunki, żeby już rąbać hektary. Także sobie odpalamy i zaraz zobaczymy, gdzie on tam ma tą nawigację, żeby załączyć. A więc tu wam teraz pokażę godziny, jakie ma kombajn. 253,60 i godziny pracy mocarni 164. Zużyte paliwo, pole 6687 litrów, paliwo całe, czyli droga i pole sobie możecie podzielić. A hektarów w tamtym roku było tyle.